tutaj teraz jest kwestia, co robić dalej. Bo my teraz komentujemy wydarzenia. Tylko tu już nie trzeba komentować wydarzeń, tylko politycy powinni podjąć decyzję. Po pierwsze, zamknąć całkowicie dopływ tych świeżych, tak zwanych uchodźców do Europy. To jest pierwsza rzecz. Druga, mówi się o tych dzielnicach takich niekontrolowalnych przez nikogo, zwłaszcza we Francji. Proszę zastosować sprawdzone metody izraelskie. Otoczyć murem. Izrael sobie poradził. Mieli o wiele gorzej, bo tam znacznie większy odsetek był tego terrorystycznego towarzystwa. Uzbroić zwykłych obywateli. Oczywiście służby wszelkie powinny mieć oczy i uszy otwarte. Zaostrzenie prawa za taki incydent. Odpowiedzialność zbiorowa. Cała rodzina takiego, jeśli jest w kraju, sąsiedzi, ktoś tam, to środowisko, w którym się obraca. Wszyscy wyjeżdżają, tracą jakiekolwiek... tak, wyrzucamy ich. Odpowiedzialność zbiorowa za takie akcje w tych gettach ogrodzonych, jeżeli będzie się to dalej, będą eksportować przestępczość, to te bantustany wyłączać wodę, prąd, internet. A potem buldożer. Izolować. I jak w Izraelu. Buldożer, dom, w którym mieszkał bandyta, zrównać ziemią, koniec, kropka. Ale widzę, spyta, gdzie prawa człowieka? W dupie. Nie ma praw człowieka. Prawa człowieka skończyły się, gdy zamordowano ciężarną kobietę. W dupie mam prawa człowieka. Europejczycy mają przestać ginąć na ulicach europejskich miast. To i będzie mój teraz o prawach człowieka. Tego wezmę za mordę, zaprowadzę takiego getta na własny koszt za granicę. Niech się przejdzie o zmroku przez takie getto. Jak wróci cały, to mi będzie mówił o prawach człowieka. Przepraszam, się uniosłem, ale żarty się skończyły. Kobiety w ciąży w naszej cywilizacji były pod opieką, i choćby ochroną, nie wiem co. Hitlerowcy sobie nie pozwalali na takie rzeczy. To dopiero banderowcy podnieśli rękę na kobiety ciężarne, a ci bandyci są kolejni dla nich. Nie ma świętości.